Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie po przerwie. Spotykamy się przed pierwszym meczem rundy wiosennej, w której Wisła Kraków zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Jest z nami trener Białej Gwiazdy, pan Artur Skowronek i wraz z trenerem zachęcamy do zadawania pytań. Dzień dobry. Bartosz Karcz. Dzień dobry, panie trenerze, to tradycyjnie zacznę. Na początek takie pytanie natury ogólnej, czy jest jakaś taka, no trema, powiem tak w ten sposób, bo choć ma pan za sobą już kilka meczów w roli trenera Wisły jesienią, no to jednak tak można powiedzieć, że to pana autorska drużyna. Tak trochę transferów było w zimie, miał pan czas na zbudowanie tego pod, według swojego pomysłu. No i tak nawiązując do klasyki, przed wami 17 mgnień wiosny, które zadecydują o przyszłości nie tylko tej drużyny, ale chyba i całego klubu. Przede wszystkim to chcę bardzo podziękować wszystkim ludziom, którzy pomagają tworzyć ten pomysł boiskowy. Widać było ogromne zaangażowanie całego działu scoutingowego, zarządu przy rozmowach z piłkarzami, które chcieliśmy. To pokazuje to zaangażowanie, świadomość po prostu drogi, która przed nami. To, że ci piłkarze doszli, pozwoliło wejść tej drużynie bardzo szybko na wyższy poziom, czego oczekiwaliśmy od siebie, mówiąc o tych transferach. Oczywiście wszystko zweryfikuje liga, ale ja chcę już dzisiaj pogratulować piłkarzom to, co oni zrobili przez te 5 tygodni. Po prostu od początku, po urlopach, była ogromna determinacja do tego, żeby po prostu dobrze wyglądać już w jutrzejszym spotkaniu. I ja jestem bardzo zadowolony właśnie z ich świadomości, która przeradzała się z bardzo dużą dyscyplinę treningową. Dzięki temu mamy bardzo dobrze przygotowany zespół fizycznie. I dzięki temu możemy mówić o taktyce, bo piłkarze już dzisiaj dobrze czują się nastawieni, jeżeli myślimy o bieganiu. I dzięki temu nie będziemy kalkulować w swoim pomyśle właśnie taktycznym. Także na pewno bliżej będzie można zobaczyć obrazek, jak Wisła ma grać, ale pamiętajmy o tym, że mamy być przede wszystkim skuteczni i to w naszych rozmowach z piłkarzami było hasłem przewodnim. Kamil Kania. Dzień dobry, panie trenerze. Ja chciałbym zapytać, czemu finalnie nie doszedł do skutku transfera Jerma Cabrery? Odpowiem krótko, bo doszedł do transferu finalnie temat Alona Turgemana i z tego się bardzo cieszę. My chcemy piłkarzy takich jak on. Cieszę się, że to sfinalizowaliśmy i pod każdym kątem jakościowym, mentalnym to będzie na pewno dobry transfer. Bartosz Karcz. Tak jak już jesteśmy przy Izraelczyku, to chciałem zapytać, jak on wygląda od strony fizycznej. Czy te kilka dni, które trenuje z wami, to jest wystarczający czas, żebyśmy zobaczyli go już w debiucie w sobotni wieczór, choćby wchodzącego z ławki, czy jeszcze potrzebuje trochę czasu? No to między innymi jest powiązane z poprzednim pytaniem. My potrzebowaliśmy piłkarzy, którzy są gotowi i Alon takim piłkarzem jest. On przepracował cały okres przygotowawczy z Austrią Wiedeń. Grał w ostatnich grach kontrolnych, nawet strzelał bramki i jest gotowy do pracy. Piotr Jawor. Dzień dobry. Jeszcze nawiązując do sytuacji Cabrera i Turgeman. Czy Turgeman był wyżej na pana liście życzeń? Bo to wiadomo, że mógł się iść od góry i gdzie który zawodnik się znajdował. Wie pan, lista życzeń to chyba takie nietrafne określenie. My po prostu chcemy powiązać jakby sytuację z klubu z tym, co my mamy grać. I Alan po prostu się to wpasowuje, też dając opcję innego typu napastnika niż Paweł czy Olo. I do tego zmierzaliśmy, żebyśmy mieli na te 17 meczów po prostu różne warianty taktyczne. Bartosz Karcz. To przejdźmy już do tych spraw kadrowych w szerszym ujęciu. Czy wszystkich zawodników będzie pan miał do dyspozycji na mecz z Jagiellonią? Pierwsze pytanie o Pawła Broszka, bo wiem, że na początku tygodnia miał drobne problemy. Jak ta sytuacja wygląda na dzisiaj? No to jest super komfortowa sytuacja dla trenera, bo mamy wszystkich do dyspozycji. Paweł Brożek to jest piłkarz, który przez kilkanaście ostatnich miesięcy pokazuje po prostu twardy charakter i zawsze będzie mu coś dolegać.
ale on ma w sercu Wisłę i pomimo tych bólów po prostu da maksa i potrzebujemy jeszcze chwilę, żeby podejmować decyzję, ale można powiedzieć, że wszyscy są zdrowi i brani pod uwagę. I ja mam bardzo duży pozytywny ból głowy. Oczywiście mam już 11 w głowie, ale myśląc o kolejnych ruchach, nawet myśląc o 20, kilku z nich, tych bardzo dobrych piłkarzy, dobrze przepracowujących na okres przygotowawczy, po prostu się nie zmieści, bo jesteśmy wszyscy zdrowi. Kuba Moździerz. Dzień dobry, panie trenerze. Ja już o najbliższego rywala zapytam. Nowy trener na ławce. Czy to jakoś wpłynęło na przygotowanie do tego meczu, czy trudniej było przeanalizować Jagiellonię i jaki to jest rywal i jakie są jego najmocniejsze strony? Dziękuję. Tak, oczywiście trudniej, bo przed nami inauguracja, ale oczywiście podpatrywaliśmy się wzajemnie w Turcji i na pewno jest to inne granie niż za trenera Mamrota. Myślę, że dużą pracę wykonaliśmy razem ze sztabem, żeby naprawdę ich dobrze przeanalizować, ale mogą być niespodzianki, jak to w każdym spotkaniu. Natomiast myślę, że trafimy ze składem i z taką ogólną charakterystyką stylu gry trenera Petowa. Grzegorz Wojtowicz. Trenerze, chciałem zapytać o pozycję młodzieżowca, bo tak jesienią raczej pewne miejsce miał Pawłowski i tu w ostatnich sparingach widać było, że pan tak próbował warianty z Wojtkowskim i to chyba na skrzydle. Czy tutaj jak ta rywalizacja wygląda i kto jest bliżej składu? No, cieszę się, że nawet taki Dawid Szot dochodzi do rywalizacji. Nasz chłopak, który dał pozytywne akcenty w przygotowaniach i dzięki temu zwiększa rywalizację wśród młodzieżowców. Ja się cieszę, że to jest pozytywny ból głowy, bo mamy bardzo silną drugą linię i to też determinuje wystawienie młodzieżowca. Mają państwo jeszcze pytania? Kamil Kania. Panie trenerze, ja chciałem o Lubomira Tupto zapytać, bo za wiele okazji, żeby go obejrzeć, to nie było. Dlaczego i coś o nim więcej? Bo miał problem z mięśniem dwugłowym, ale jest już w pełnym treningu, dlatego nie ryzykowaliśmy w Turcji, żeby grał, bo moglibyśmy ten uraz pogłębić, a no najważniejszy był mecz jutrzejszy, także jest zdrowy do dyspozycji. Są jeszcze pytania? Bartosz Karcz. Panie trenerze, jaką tą Wisłę będziemy oglądać wiosną, bo już jesienią dał się pan poznać jako trener, który troszeczkę bardziej ostrożnie podchodzi do tematu. Staraliście się przynajmniej jesienią jednak grać tak bezpiecznie w tyłach, żeby tych bramek rzeczywiście tracić mniej. To był główny cel na okres przygotowawczy, żeby pozamykać te wszystkie dziury, których sporo było jesienią, nie ma co tego ukrywać. Wisła, zaraz po UKS-ie straciła najwięcej bramek i gdzieś, czyli tak schować się, a później uderzyć, używając trochę terminologii bokserskiej? Przechodząc do Krakowa miałem bardzo mało czasu wraz ze sztabem, żeby dźwigać mentalnie ten zespół i oni potrzebowali po prostu skuteczności. I tak, zajęliśmy się głęboką obroną i przechodzeniem ewentualnie do wysokiego pressingu. Teraz mieliśmy tego czasu więcej, ale na pewno, żeby wygrywać, trzeba dobrze bronić. I dla mnie najważniejsze hasło to jest równowaga na tym boisku i o tym bardzo dużo sobie wspominaliśmy. I chcemy bronić już wtedy, kiedy atakujemy i ta kontrola przestrzeni jest dla mnie kluczowa i wtedy można naprawdę cieszyć się grą. Kamil Kania. Panie trenerze, kto zostanie mistrzem Polski? Mnie interesuje temat Wisły Kraków. Mnie interesuje temat małych celów i te małe cele to jest najbliższy mecz. Mam nadzieję, że on nam da dużo pozytywnego myślenia na kolejne mecze i mnie interesuje to, żeby jak najszybciej zapewnił utrzymanie naszemu zespołowi, naszemu klubowi. I tyle w temacie. Piotr Jawor. Panie trenerze, jeśli chodzi o okno transferowe, to w temacie Wisły ono jest już zamknięte. Czy na kogoś pan jeszcze liczy? Albo może ktoś odejdzie z klubu wobec tego bogactwa, które pan w tym momencie posiada?
Nie, tak jak powiedziałem, ja jestem bardzo zadowolony z tych ruchów kadrowych. Ja jestem zadowolony przede wszystkim z tego, że my już sam poziom drużyny podnieśliśmy tym, że wszyscy są zdrowi. I już wcześniej był naprawdę dobry poziom taki piłkarski, tylko no wiemy, że kontuzje determinowały po prostu spadek tej jakości. I dołączając do tego tych 6 ruchów transferowych, to jesteśmy zadowoleni, ale wiadomo, okienko jest jeszcze otwarte. Także nie można powiedzieć, że już jest koniec, aczkolwiek ja jestem bardzo, bardzo mocno zadowolony z tego, co mamy. Mają Państwo dodatkowe pytania? W takim razie dziękujemy i do zobaczenia w sobotę. Dziękuję, do zobaczenia.